Cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w odcinku następnym, kolejnym. Zagrajmy w The Third Age, Total War, kampanię frakcją Run. No i co? Postój karawan, skoro w tamtym miejscu dało nam tak dużo, to w tym miejscu także powinien dać nam dość sporo. No i popatrzmy, co my tutaj możemy zrobić. A tak. Może niech faktycznie przejdzie się w tamtą stronę. Spacja, dziękuję. Tutaj krasnoludy stracą kolejną prowincję. To ich w jakiś sposób osłabi. Może nie tak bardzo, ale w jakiś sposób na pewno. Tu jest ok. Ile w tym miejscu mamy? Tak około 30 chyba powinno być. O, 65. Więc no, jakiś progresik jest w tym miejscu. To będzie bardzo trudne, ponieważ 1% z 380. 3, bodajże to jest 3,80. To mało jest jednak. W tym miejscu nic ciekawego, a w tym miejscu rekrutacja trwa. Będzie naprawdę fajnie, bo muszę wam zaprezentować te jednostki, bo są naprawdę fajne. Ale zakończmy turę. W tej chwili będziemy... przekupisz mi, jestem pewien. No idź szybciej. Dziękuję. Ciekawe, ile musi dawać. A, dobrze, że przynajmniej generałów mi nie jest w stanie przykupić. O, ja tam widzę, że jakaś armia szła. Czyżby brodaczy? Nie, żeby byli mi oni coś w stanie zrobić, ale... No tak o sobie powiedziałem. Dobra. Panie Zmianotur. Proszę, już się pośpieszyć. Nie będziemy czekać całymi dniami. W końcu nasi główni przeciwnicy już wykonali swoje ruchy, więc... Co to za problem? Armia przekupiona, no jakbym się... No kurczę, zdziwiło mi to strasznie. Dziwi mnie, że on tak biega. O i super, i w tym miejscu może zacznijmy naszą wymianę tych żołnierzy. Dajmy tam jeszcze jeden. Wy sobie wracajcie, czy może was poślę, bo jesteście w sumie fajnie doświadczeni? Nie, ja tego generała potrzebuję przy wymianie. Będzie biegał od jednego do drugiego. Takie jest twoje zadanie i tyle. Kolejne dwa oddziały niech tutaj się zgrupują. Władcy ciemności, super, no świetnie. Najbogatsza frakcja Mordor. Oni mają pewnie około 17-18 tysięcy. Tak stale. Tak mi się wydaje. Nie no, tu jest ok. A możemy kolejne jednostki rekrutować. Świetnie. Dobra. Klonowi wojownicy też mi się przydadzą. Także. Dobrze. To oni do nas wyjdą zaraz. Oni mają dwa oddziały dystansowe, tak? To wjedziemy w naszym generałem w niego. To będzie zdecydowanie najlepszy pomysł. No i w tym miejscu zobaczcie to. Nie dość, że mamy... czekajcie, bo ja tutaj mam... mało miejsca. To na pewno sobie wyślemy tych tutaj panów. Albo nie, bo nawet... Albo nie, dobra, niech traci pieniądze na nich. Chciałem ich rozwiązać, ale... No ale okej. Jejku. Co by z państwem zrobić tutaj? Tego pana tutaj damy. Oj, myszko, nie zacinaj mi się, proszę. Cię. Ci są tacy tak średniawi. Raczej będę bazował na... No ładnie, nie rekrutujmy. Spieszeni. Oni są okej, bo zobaczcie, to jest duża różnica pomiędzy nimi, a... 6 i 4, a... 5 i 11, oni będą mi znacznie lepsi. Boże, co ja wygaduję. Klanowi kusznicy na pewno będą dla mnie bardzo dobrym rozwiązaniem. Tego sobie będziemy właśnie korzystać z klanowych kusznic, tych trzech rodzajów. Myślę, że to będzie najlepszy pomysł. A was już mogę sobie przekazać temu panu. Będziemy tworzyć drugą armię, która wyruszy na krasnoludy. Może nawet... Dajmy ich tu, to będzie tylko jedna tura, więc nie będzie problemu. Ciebie
Nie, ty, ja widzę, że ty strasznie długo idziesz. Cofnijmy cię w takim razie tu. A ciebie dajmy tu. No jak nas przekupi, to tam mała strata w sumie. I te oddziały będą mogły spokojnie iść na krasnoludy. Chociaż będzie dużo oddziałów dystansowych. Ale połączymy sobie. Wyślemy ich jako taka jedna paczka. Zobaczcie, w tym miejscu już mamy naprawdę dużo... dużą armię. I tutaj, i co nam brakuje? Na pewno sobie damy tych klanowych wojowników. Odpuścimy sobie, jeżeli będziemy tworzyć złotą armię. Mówię, trzeba zrobić dwie armie, albo nawet trzy. No chyba sobie jaja robisz, że mi przekupisz jednostki. Co to ma, co to, to nie. Dobra, stoczymy sobie tę bitwę, bo ja coś czuję, że byśmy stracili strasznie dużo. Moglibyśmy nawet ją przegrać. Więc zagrajmy. Nie powinno być większego problemu. Gondor, Gondor, obym ujrzał cię znowu w szczęśliwej godzinie. Dziś jednak moja droga nie wiedzie na południe ku twoim jasnym strumieniom. Aragorn jeźdźcy Rohana. A widzicie? Ach, muszę się wyprostować. Jestem strasznie krzywo. Siedzę przy nagrywaniu. Muszę coś wymyśleć. O Jezu. Dobra. Co robimy? My nic nie budowaliśmy. Super. Najmniej zachodu przynajmniej. Więc tak. Panowie. Panowie i... Panowie. Standardzik weźmiemy. Tutaj was rozstawmy w ten sposób. A generał niech sobie pójdzie tu. A teraz przywijmy sześciokrotne tempo. Niech do nas podejdzie bliżej. Zabawimy się z nim. Widzę, że idzie troszeczkę inaczej, więc... Dajmy was w ogóle w grupę, żebyście mi się tak... Nie mylili w tym miejscu. Wasza dwójka niech idzie gdzieś tam daleko do przodu. Wy już tu, wy już tu. Generał tutaj. Pobawimy się troszeczkę z nimi. Może w ten sposób się przemieścicie? Nie uciekajcie. No i okej. To co, zaczynamy zabawę? Nie ma odgłosów bitwy? Czy jak? O, tych trzeba się pozbyć, dokładnie. Zacznijcie ostrzał, proszę was. O, zobaczcie, jak nas poniewiera. Tymi oddziałami swoimi nieszczęsnymi. To są te dwa, prawda? No to zaatakujcie ich. Generał niech się zajmie w tym miejscu nimi. Wy się zabawcie tu. Te trzy oddziały niech zaczną rzucać. Jeszcze pami w tym miejscu. Ja widzę, że tu już strasznie załamani są, okej. Nasz generał tu jest bardzo, powiedzmy, silny. Ej, widzę, że bardzo szybko ta bitwa przejdzie. A przyspieszmy. Uciekasz czy nie? Bo tak nie wiem. Skupmy sobie ogień na nich. Nawet możemy w ten sposób zaatakować naszą kondycją. Kontynuacja, to nie są... To nie są oczywiście... jednostki przeciwnika... barbarzyńskie, tylko... krasnoludy, więc... wybijmy ich wszystkich. Przy czym dowódcę nam, no, znaczy żaden generał oczywiście, ale dowódca to zawsze dowódca. No i koniec, myślę, tej bitwy. 140, no sorry, ale to jest właśnie przewaga. Dla porównania, gdybym dał na automacie, to pewnie dałoby, walnęłoby mi za 400 strat. Znając życie, to wysyłałby tak. No ja sobie nawet nie wyobrażam takiej bitwy, bo... No kurczę, no... Bez przesady, no ale jak wysyłamy tyle oddziałów, mamy taką armię, to chyba nie stoimy sobie
większością oddziału wysyłamy tak po dwa, aż w końcu się zmęczą przeciwnicy. No chyba nie. No i osada nasza. No mała, ale osada. Zawsze będzie dawała nam chociaż z podatków te 300. 337 w tej chwili. No zawsze to coś. Ale na północy jest smakowity kąsek i to bardzo. Oj, bardzo smakowity. Dobra, niech przychodzi szybciej, bo ja chcę już. W ogóle potrzebuję kolejnego generała. Aj, wiem. Potrzebuję kolejnego generała, żeby mógł mi tutaj... How may I serve? Co tutaj robi ten oddział? Się zorientowałem, o co tu chodzi. Idź. Dobrze. Połączmy sobie oddział w armii. Okej, okay, super. Co potrzebujemy mieć? Parę takich miasteczek większych. Nic poważnego. Doszkolimy sobie 118. Doszkolimy. Żaden problem. Czy my już ten port zablokowaliśmy, czy nie? O ludzie. O już. No, zobaczcie, technologia. Oj, super. Mamy jeszcze jeden oddział, kolejny. Kolejny za 6 tur dopiero, ojejku. Trochę poczekamy. Możemy doszkolić. Co ty mi dasz? Ty mi dasz pancerz, tak? Co tu jest wybudowane? Śnica ćwiczebna, garnizon, zamek. Nie wiem, co ty mi dasz tym przeszkoleniem, ale na razie nie skorzystam. Jakie to mamy oddziały? Będziemy mieli dwa oddziały naszych łuczników, to będzie super. Naszych zajebistych łuczników, klanowych kuszników i spiesznych wariargów. Okej. Okay. Spieszeni. Muszę pamiętać. Tych sobie może przemienimy na następny czas. Tutaj mam gościa, który nie wiem, czy mi jest w ogóle potrzebny w tym miejscu. Byłbyś takim dostawcą pizzy. Tak nazwijmy w ten sposób. Te trzy oddziały, niech to wszystko wstąpi właśnie do tego gościa. Ty będziesz miał tą armię. Myślę, że to nie będzie takie głupie. Ściągniemy sobie właśnie takie dwie armie. Ta jest taką pomocną, a ta będzie taką armią, powiedzmy, stricte uderzeniową. I jeszcze chciałbym, może skoro nic nie robię, chociaż nie chcę. W tym miejscu ewentualnie mógłbym sobie rekrutować. Tu też mi się nie przyda. W tym miejscu nie. Myślę, że tak. Myślę, że nawet jeżeli to jest większość taka area, powiedziałbym, no do dupy. To tak czy siak ona na pewno będzie przydatna. Sobie zaraz tutaj ogarniemy, jak to wygląda. Ale zakończmy w tej chwili turę. No i zobaczymy zdecydowanie, że zobaczymy, jak ta nasza armia będzie się spisywać. Mówię, przede wszystkim tą dużą sobie poślemy na krasnoludy, żeby zapewnić już bezpieczeństwo od północy. Chcę sobie tutaj naprawdę zrobić przede wszystkim, żebym nie musiał patrzeć co chwila na północ, czy mi coś nie idzie. Tą armią po prostu zabawimy się. Zajmiemy jedną prowincję, drugą prowincję i będzie w sumie tyle w temacie. Potem ewentualnie cały świat. A zdecydowanie. Nie powinno to nam sprawić wielkich problemów. No i okej. Tego pana przesyłamy sobie na północ. A ten nie go goni. W sumie tak czy siak cztery oddziały już tu mamy. Ty dojdziesz tu. Ta piechota mi się przyda. No będziemy mieli te pięć oddziałów piechoty. Myślę, że to nie będzie problem.
Tutaj widzę, że jest jakiś no, pakt o nieagresji, czy jak to, koniec wojny, o, tak to nazwijmy po prostu. Czy ja mam tutaj miejsce na żołnierzy? No to na pewno będziemy sobie chyba warier... Czy ja chcę łuczników konnych, a to pociskami, 5 obrona łączna, 7... Są to łucznicy konni. Ojejku. No nie wiem. To raczej będzie taka cięższa armia. Połączenie ciężkiej armii z mobilnością. Czy to może dać dobry efekt? Nie wiem, zaryzykujemy i pozbędziemy się tych naszych konników. No się wyślemy je po prostu. Gdzie indziej. Tutaj za chwilę będziemy mogli kolejne oddziały. Czy nie dążąc z rekrutacji. Te dwa prześlijmy sobie tu. No myślę, że tak. Myślę, że już w tej chwili możemy te trzy oddziały konnicy strzeleckiej przesłać w to miejsce. Będziemy mieli tak naprawdę pełną armię. Co ty tu masz? Chodzi... O Jezu. Są straszne jednostki. Mhm. Zabawmy się. Zabawmy się. Zdecydowanie trzeba zneutralizować tę armię. Żeby ona mi nie szła gdzieś tam dalej. A już widziałem, że tak czy siak mi coś przeszło pod nogami, więc... Ej. Będzie wysyłał po trzy jednostki, ale te trzy jednostki krasnoludów są tak cholernie dobre. Chciałem powiedzieć drobne. Są tak cholernie tankowate, że to jest niemożliwe. Zobaczcie, rozpuszczam sobie rozmieszczanie. Są twardsze niż nasz generał. Nawet nie pieprzmy się, po prostu stawmy je w ten sposób. Gdzie masz swoich pogromców, smoku? Wszyscy biegiem. W tej chwili nie bawimy się tak zbytnio z tym... Znaczy nie bawimy się zbytnio to jak kto będzie atakował. Po prostu wszyscy macie zacząć atak i tyle w temacie. Ty pogromcy smoków się jakoś rozstawiają. Nasz generał niech przyspieszy troszkę obroty. Super, że rzeczywiście szarżę. No, jakiś tam ostrzał się zaczął. Te nasze jednostki sobie wyłączą przede wszystkim uciekanie. Niech zaatakują pogromców smoku przede wszystkim. A nasz generał niech się zabawi z wojownikami z żelaznych wzgórz. Może nie. Zaatakujmy w tych. Wy się zabawcie tymi. O Jezu, nie. Wracać się. Tu. Tu. Tych trzeba wyrżnąć, bo to są strasznie potężne jednostki. No zabawcie się. Wróćmy. Skoro już zaszarżowaliście, straciliśmy już dwa oddziały, to jest dużo. Mam biegiem. Trzeba wam wszystkim przypominać. Serio, ale zobaczcie, oni już stracili naprawdę sporo. I te jednostki są tak potężne, że to jest niesamowite, naprawdę. Te dwa oddziały może niech konnicy faktycznie zajmą się tymi kusznikami, bo oni też są... niczego sobie, ale przede wszystkim te oddziały mają tutaj zrobić obrażenia. Ja się będę długo trzymać, to nie ma co. Już. Może porzucajcie w nich troszeczkę tak. O, dobra, zróbmy to w ten sposób. Sobie zaatakuj tego pana. Może złamiemy ich morale. Myślę, to będzie ok wtedy. Zobaczcie, jak oni się przebijają przez nas, tak czy siak. Tutaj naszych troszeczkę tracimy, naszych generała troszeczkę. Wolałbym tego jednak nie uświadczyć. Chociaż w sumie nie, 31 i zostało 30. 29, okej, okay, super idzie, jak na razie.
Spodziewałem się troszkę większego oporu po stronie krasnoludów, ale okej. Może naszą konnicą zaatakujmy. Bo po prostu nie potrafią walczyć. Jako przeciwnicy oni. Zaraz mi generał padnie. Tego byśmy nie chcieli, to bardzo. Widzę, że tutaj no, pod ostrzałem są takim, że to jest niemożliwe, żeby oni przeżyli, a jednak. Dobra, załamali się. Zaatakujemy ich od tyłu po prostu. A co jakieś dzieciaczki oczywiście bawią się petardami za oknem. W sumie gdzieś blisko to walnęło, no ale nieważne. Dobra. I koniec. Stracili. No, nawet najlepszy oddział ma swoje morale. Które można łatwo nadszarpnąć. No zobaczcie, jednak 25% stracone przy takiej armii. To dużo. A przyspieszmy sobie tempo, bo to już jest koniec. Zabawy, oni się nadal trzymają. Naprawdę, niesamowite. Koniec. Cześć tylko ci panowie. I koniec. Jeden oddział, jeszcze jeden pan. Teraz milion strzałów w niego. To akurat generał był, jaka szkoda. Jak mi przykro, koniec bitwy, wiemy wszystko. Zobaczcie, zabili nam więcej niż my jego, tylko że jego jednostki kosztują w granicach 1000. Nawet lepiej chyba. Koło 1000 na pewno. A jednak zostały pokonane za armię, którą stworzyłem za 1000. No może więcej. Może więcej, ale 3 jednostki to jest w granicach 3000. Pewnie jego utrzymanie armii kosztuje. O jest masakra. Grałem krasnoludami, ale nie pamiętam, ile dokładnie mi kosztowało utrzymanie jednej pełnej armii. To chyba w granicach 10 000, a to nawet był generał, zobaczcie, doświadczony. Wracaj się tutaj, nawet nie wychylaj nosa, bo ja widzę, że ty jesteś już tak pobijany, że... Dobra. Co tu się dzieje, żebyś ty mi tam nie wszedł przypadkiem, bo ja tu nawet nie mam nic... Znaczy nie mam czym zareagować w sumie. Teoretycznie coś tu mam, ale w praktyce to ja bym się tak nie wychylał. Jednak wolałbym tutaj zostać w miarę neutralny. Myślę, że tak. Te bym sobie na pewno gwardię klanową bym sobie wziął, na pewno. Ale czy klanowych wojowników? Ja będę potrzebował miejsca jednak w armii. Może klanowych wojowników sobie odpuszczę, tak myślę. To by nie byłby głupi pomysł. Za to klanowych wojowników... Boże, wojowników sobie odpuszczę, ale klanowy... Oj, ci te drugie oddziały. Dokładnie to... A już nie mogę niestety. Właśnie nasze drugie, nazwijmy je klanowe oddziały. Ja będę potrzebował... Aj kurna, chcę się oprzeć o fotel, on skrzypi. Już mnie plecy bolą. Gondor. No i super, bawimy się? Gdzie jesteś? Rozwalę go tylko. Co to jest? Jezu Chryste. Zostaj w nagrodzie 3 najgorsze jednostki. Przynajmniej mam co wysłać na front. Zablokowałem port. No zobaczcie, to już będzie dużo, naprawdę. Dwa oddziały konnicy nam doszły. Tutaj mamy raz, dwa, trzy oddziały. Naprawdę spoko. W tym miejscu jeszcze tura. Właśnie cały czas mam zamiar je rekrutować, ponieważ tak czy siak będziemy potrzebowali je. Prędzej czy później. Lepiej później, ale... Wiadomo jak to jest. Dwie tury, to okej. Okay. A, tu już mogę. To okej, okay, to za dwie tury będę mógł kolejny oddział. I myślę, że na tym się zakończy nasza rekrutacja w tym miejscu. I po prostu pójdziemy sobie najpierw zająć to miejsce. Myślę. To miejsce. Kurde, czy na pewno?
A resztą, o, resztą się skąpimy w tym miejscu. To, co tam mi zostanie na boku, powiedzmy. Tak to nazwijmy na boku. Weź wypieprzaj, bo tego i tak nie przekupisz. A, zawieszenie broni. Nie. Jak już stworzyłem armię, to nagle co? Chyba ci szpiedzy donoszą, że mam takie piękne wojska. Pójdziemy sobie najpierw na zachód, tam rozwalić tą jedną prowincję, żeby mi przypadkiem nie weszli od dupy strony. A potem pójdziemy sobie na północ, prosto do Dale. I będzie super. I będzie naprawdę bardzo dobrze. Jak już zajmiemy Dale i rozprawimy się z krasnoludkami, to zostaną tylko elfy. I elfy. I ewentualnie Rohan, jeśli jeszcze nie padł. A elfy. O, wojna z Arnorem, o jest. Jak się Arnor rozprzestrzeni, to wojna z nim jest. O. No, pewnie mają już nowego. Gdzie jesteście? Ja cię kręcę, się wystraszyłem, że ma całą armię. Znaczy, że wiecie, cały słupek jest zapełniony. Tak się ładował powoli. Panów mogę wrzucić i teraz okej. Patrzcie, to jest armia, którą mogę sobie śmiało iść wszędzie w tej chwili. Tylko zróbmy to tak. Zróbmy to może inaczej troszeczkę. Prześlijmy tak czy siak te dwa oddziały. Ten jeden oddział konnicy przejdzie sobie tu, za turę tam będzie. Pan generał się wróci. I tak. Tutaj będę mógł za turę rekrutować. Nie, przepraszam, za trzy. Coś źle popatrzałem. Dwie tury się rekrutują. No to za trzy tury będę mógł rekrutować. Okej. Zobaczmy. Mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy cztery jednostki na przodzie, bo to będzie mój przód. Nasze przód. Pięć. Okej. Te pięć oddziałów zdecydowanie mi wystarczy. To będzie moja pancerny przód, straż przednia, tak to nazwijmy. Dalej. Mamy tak, raz, dwa oddziały tej konnicy tylko mamy. Trzy. Dobra, trzy. To mi wystarczy. Ta armia będzie potem brana pod uwagę. Trzy oddziały to mi wystarczy. Do tego dochodzą raz, dwa. Naprawdę dwa też? Nie. Raz, dwa, trzy oddziały kolejnej konnicy. To już mamy sześć oddziałów konnicy. Pięć oddziałów na środku plus generał. To jest 12 dokładnie. 12. I mamy raz, dwa, trzy, cztery. To jest 16. Cztery oddziały byśmy mieli łuczników tylko. To nie. To nie, to tak. To wycofamy sobie na pewno. No się tych w ogóle nie będziemy korzystać, to sobie je wycofajmy, te oddziały. Na przykład w tej chwili oczywiście. W sumie to nie wiem, po co ja je wycofałem, bo... Nie, dobra, ja je muszę wycofać do generała tak czy siak, żeby mi ich nie przykupił. Ograniczymy sobie jeszcze jedną rzecz. Te cztery oddziały będą mi potrzebne, bo oni będą na bokach stali. Żeby mi to jakąś kawalerię nie zaszarżował. I mamy. Myślę, że to będzie okej. I wtedy będziemy mieli akurat cztery oddziały Lokrim, czy chyba trzy oddziały Lokrim i jeden oddział kuszników sobie weźmiemy. I to będzie nasza armia. Potem będziemy oczywiście myśleć dalej, co, jak i gdzie. A resztą, kolejną armię to po prostu sobie utworzymy. Będziemy mieli już cztery. Będziemy z grubej rury atakować. Spróbujmy sobie coś gdzieś wybudować może. Dobra, w tym miejscu nie. Znaczy chcę budować miejsca, gdzie by ta budowa była dla mnie ważna, opłacalna. W tym miejscu to będzie na pewno. W tym miejscu także. W tym miejscu nie tak, ale zawsze coś. Tutaj nic. To jest prowincja, która daje w sumie fajny przychód, bo jest dość spora. I tak, tutaj proszę pana, ile pan jeszcze tur potrzebujesz? Myślę, że jest dwie, trzy, cztery tury. O,
4 tyle powinno być git. Tak, zakończymy sobie turę przesyłania wojsk do ciąg dalszy i utworzymy myślę sobie drugą armię z tym generałem na czele, która pójdzie sobie w tym czasie, może będziemy rozwijać ją na zachód. Dwie armie tam pierdółkowate, takie nazwijmy je w ten sposób. Nawet w sumie to nie są dwie armie. Jedna pełna i tam i coś połowie. Idą na krasnoludy, ona może paść nawet, bo ja wcale się nie zdziwię, jak krasnoludy będą miały 10 oddziałów i nas rozwalą. Ale przynajmniej będę wiedział, co tam się kryje i tak dalej. Ta lepsza nasza armia będzie szła na Dale. Minimum jedna. Druga armia będzie szła na wschód, do momentu, kiedy będzie to w ogóle nam konieczne. I wtedy ewentualnie odbijemy na północ. Myślę, że to by jest najlepsze w tej chwili, co możemy robić. Najwyższy czas nie coraz szerzyć nasze granice. Co? Odhobble. No okej. Okay. Takie, si, okej. Okay. Yes, sir. Dojdziesz? O Jezu, dojdzie. Nie. Nie, jak stracę ten oddział, to będzie chujowo. Things can only get... Gdzie on jest? Krasnolud. Tu się idziesz. A tu jest osada, to idziemy. Śmiało, mój przyjacielu, śmiało. Będziemy tam zmierzać. Myślę, że nie powinien tutaj dojść, przykupić. Jak się kupi, to będzie okaże się straszną żmiją. I suką. Dobra. Tak czy siak, te nasze oddziały wysyłajmy sobie. Dalej. Na front. W tym miejscu potrzebujemy tak dwóch tur, jednej tutaj rekrutacja i myślę, że to będzie świetny moment na zakończenie naszego odcinka, który trwa 32 minuty. Wysyłanie nie jest takim problemem, ale konwertowanie to już inna sprawa. Tutaj te oddziały niech sobie dalej idą na północ, one po prostu ulepszą naszą armię. Ta jest praktycznie pełna, do tej możemy dodać na przykład dwie kolejne świetne jednostki. Chociaż nie, ale konnice dodamy sobie. Zaatakujemy sobie tego gościa. Dyplomacja jest świetna. Zdecydowanie na plus. No i okej. Myślę, że tak. W tym miejscu zakończymy sobie odcinek. Jeśli film wam się podobał, nie zapomnijcie dajcie łapki w górę, bo to zazwyczaj motywuje. Trzymajcie się. Cześć.